Lubinianie mają za sobą niezwykle udany sezon zimowy, w którym zdobyli grat medali na różnych imprezach w kilku kategoriach wiekowych. Teraz przyszedł czas na drugą część sezonu, gdzie łyżwy zamienia się na wrotki i rowery. No mamy właśnie tutaj, tor czynny jest i oczywiście jeżeli będzie pogoda, to na pewno treningi z 3 razy w tygodniu będą się odbywać na torze, na wrotkach. I drugi taki element, jeżeli chodzi o przygotowanie ogólne i wytrzymałościowe, to jest rower. Już żeśmy byli raz na rowerze, zawodnicy też indywidualnie jeżdżą, ale już teraz w zorganizowanej grupie będą treningi rowerowe, wrotkarskie, nie oczywiście kształtowanie siły na siłowni w szkole, bo mamy taką siłownię w szkole sportowej. Pierwsze zgrupowanie Kuprum będzie miało miejsce w lipcu w Dźwiżynie.